Jezus powiedział do uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ to On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko tych swych braci, którzy cóż szczególnie czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Najmilsi, to już ósma nasza konferencja, ósme rozważanie wielkopostne w trakcie tego Wielkiego Postu. I jak widać, po raz kolejny z usłyszanego dzisiaj fragmentu Ewangelii Jezusowa nauka jest całkowicie inna niż nasza ludzka kalkulacja. Trudno uczymy się zwykłej ludzkiej sympatii. Jak to prawdziwa teza widać choćby w kolejkach, w szpitalach, w przychodniach, kiedy prowadzimy jako kierowcy nasze samochody w miastach i stoimy w korkach, arteriach naszych dużych miast, gdzie ci z kolejek do lekarzy to przecież nie są nasi wrogowie. A ci z korków też wrogami nie są, a mimo to tak bardzo brakuje nam nie tylko kultury siostry i bracia, ale nade wszystko empatii, nie mówiąc już o miłości. A tutaj dzisiaj słyszymy: miłujcie nieprzyjaciół waszych, tych, którzy was okradają, oszukują, tych, którzy zabijają, tych, którzy was lekceważą, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Jak mam kochać tego, który pozbawił najbliższą memu sercu osobę szansy na dalsze życie w różny sposób, niekoniecznie zabijając ją fizycznie, ale też odmawiając szansy na leczenie, bo postanowił sfinansować zupełnie coś innego niż pomoc chorym i cierpiącym na choroby nowotworowe. Jak mam przemóc w sobie ból, by kochać wrogów? Uczy nas tego nasz Pan Jezus Chrystus, ale i uczą również przykłady ludzi, których poznaliśmy w naszym życiu. Spójrzmy na osobę świętego Jana Pawła II. Co zrobił po zamachu, który przeżył, kiedy wyszedł ze szpitala po ciężkich perturbacjach związanych z postrzeleniem? Nie poszedł na salę sądową, by przed Trybunałem, przed Sądem Włoskim złożyć zeznanie, że ten człowiek winien jest próby zamachu na moje życie. Nie. Poszedł do więzienia, w którym był zatrzymany Aljakcza, jego zamachowiec. Poszedł, by powiedzieć mu, że mu przebacza. Poszedł, by go przytulić. Ten turecki zamachowiec nie mógł tego zrozumieć, bo przecież był wychowany w zupełnie innym nurcie kultury, ale i w innej religii, która nie zna pojęcia miłości nieprzyjaciół.
Wręcz przeciwnie, jedna z podstawowych zasad islamu jest to taka, która mówi, że należy w sposób bezwzględny walczyć z niewiernymi. Moi drodzy, miłość, jakiej wymaga od nas dzisiaj Chrystus, wymaga, byśmy włączyli nasze myślenie. Aby było to możliwe, trzeba najpierw odrzucić to, co jest główną przeszkodą miłości, miłości nieprzyjaciół. A tą główną przeszkodą, siostry i bracia, jest chęć zemsty. Tak nam bardzo znana, towarzysząca niemalże każdego dnia każdej i każdemu z nas. Każdy z nas niemal codziennie chce się zemścić na kimś za coś, czego nie otrzymał, co ktoś mu zrobił w naszej ocenie złego. Ktoś, kto idzie w swoim życiu w kierunku zemsty, siostry i bracia, nigdy nie będzie w stanie przebaczyć nieprzyjacielowi, ani tym bardziej go miłować. Niestety żyjemy w czasach, w których zemsta jest znacznie popularniejsza niż przebaczenie, o którym wczoraj w konferencji w rozważaniu mówiliśmy. Mamy wrażenie, jakby zło zaczęło opanowywać cały świat, jakby zwyciężało nad dobrem. Spójrzmy na choćby programy telewizyjne, kinowe, na tematykę filmów w kinach, w telewizji. Co tam króluje? Co jest propagowane? Miłość? Przebaczenie? Nie, siostry i bracia. Przemoc. Filmy akcji przepełnione walką, zemstą, nienawiścią. To jest temat, który jest tematem chodliwym, sprzedającym się. Filmy propagujące miłość, czystą miłość, dobroć. Kto by je oglądał? Erotyka, przemoc jak najbardziej. Natomiast miłość, dobroć, kogo by to interesowało w dzisiejszym świecie? Przebaczenie i dobro czynione wobec nieprzyjaciół jako wzorce pojawia się na ekranach wyjątkowo rzadko. Jest traktowane jako swego rodzaju wybryk, jako wyświadczona komuś łaska, ale na pewno nie jako nasz obowiązek, który powinniśmy wypełniać każdego dnia. Tymczasem jako wierzący w Chrystusa mamy nie tylko słuchać Jego słów o miłości, miłości wobec nas wszystkich, miłości wobec nieprzyjaciół, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, ale mamy te słowa wprowadzać w czyn. No i tutaj sprawy nam się niestety ogromnie komplikują, bo dotąd, dopóki w naszym mniemaniu, w naszym odbiorze Bóg nie miesza się w moje życie, nie próbuje Go układać, poprawiać, to mogę nawet Go słuchać, przychodzić na Eucharystię, słuchać katechez, konferencji, nauk. Mogę Go akceptować, akceptować Jego przykazania, ale kiedy zaczyna głosić coś, co gdzieś tam mi przeszkadza i uwiera, co powoduje, że będę musiał się zmienić, zmienić moje postępowanie, to zaczynamy się bronić, wycofywać, mówić, ja nie chcę być w takiej wspólnocie. Kościół nie jest wspólnotą Bożą. Nie chcemy Kościoła, nie chcemy Cię, Panie Boże. Jest nam dobrze tak, jak jest. Siostry i bracia, Ewangelia nie jest zbiorem pięknych frazesów czy jakichś przepięknych aforyzmów, którą otwieramy po to, by poczytać właśnie i podnieść sobie samopoczucie, dobry humor, lepiej się poczuć. Siostry i bracia, Jezus nie pozostawia nas samych w tej naszej przemianie życia. Nie pozostawia nas samych z całym zestawem nakazów, zakazów, ale pokazuje nam każdego dnia, którą drogę wybrać. Musisz tylko otworzyć oczy,
Musisz to, co powtarzam cały czas, zdjąć z nad swojej głowy ten parasol zła, który powoduje, że łaska Boża nie może spaść na ciebie i cię przemienić. Dzisiaj Jezus zaprasza do naśladowania Boga w miłości, który kocha wszystkich ludzi, jak słyszeliśmy w Ewangelii, tych, na których słońce wschodzi, na tych dobrych i złych, na tych sprawiedliwych i niesprawiedliwych pada deszcz. Pomagając i miłując nieprzyjaciół, zdobywamy wielką nagrodę, bowiem przezwyciężamy w sobie coś, co jest niezwykle trudne. Taką jak gdyby naturalną dążność do tego, by się mścić, by oddawać złem za zło, oko za oko, ząb za ząb, by hołdować tym zasadom, a nie zasadzie Ewangelii. Dobrze obrazuje to pewna historia. Otóż pewien ojciec, już bardzo wiekowy, rozdzielił cały swój majątek pomiędzy trzech synów. Pozostawił sobie jedynie najcenniejszy rodzinny skarb, jakim był diament, wielki diament. I powiedział, że ten diament przekaże jednemu z nich, ale temu, który przez najbliższy rok wykona coś, co wprawi go w wielkie zadziwienie. I po roku okazało się, że wszyscy trzej synowie przyszli znowu na urodziny swojego ojca. No i ojciec zapytał, co zrobiliście? Najstarszy powiedział, że spełnił tylko swoje codzienne zadania, pomnażając pieniądze, które otrzymał od ojca. Ojciec powiedział, że w ten sposób spełnił swój obowiązek. Natomiast drugi syn opowiedział historię, jak to uratował topiące się dziecko, narażając swoje życie. Ojciec po wysłuchaniu powiedział, czyn ten jest godny podziwu, ale był to również obowiązek twojego serca, bo przecież każdy normalny człowiek, przechodząc i widząc, że komuś innemu dzieje się krzywda, ruszy na ratunek. No i czas przyszedł na najmłodszego, trzeciego syna, który powiedział, że w trakcie tego roku zdarzyło się, że spotkał nieprzyjaciela, który bardzo krzywdził go przez wiele miesięcy w tym roku, który spiskował przeciwko niemu. I spotkał tego nieprzyjaciela, któremu zagrażało ogromne niebezpieczeństwo. Ale postanowił mimo tego, mimo pamięci o tych wszystkich podłościach, które mu uczynił, postanowił ostrzec go, aby uratować jego życie od niebezpieczeństwa. I w tym momencie ojciec wstał, wziął ten diament, największy skarb rodzinny i powiedział, diament należy do ciebie. Móc zaszkodzić największemu wrogowi i nie zrobić tego, to uczynek zasługujący na największą nagrodę. Siostry i bracia, tak często w naszym życiu kombinujemy, myślimy, jakby zaszkodzić komuś, kto w naszej pracy, w naszym środowisku, wśród naszych najbliższych myśli inaczej niż my. Niekoniecznie jest jeszcze naszym wrogiem. Tylko myśli inaczej niż my, do czego ma prawo. Natomiast czy byłbyś, droga siostro i bracie, w stanie wznieść się na takie wyżyny miłości bliźniego, by wobec tego, który naprawdę cię skrzywdził, wyciągnąć rękę i powiedzieć, że mu przebaczasz? Jezus mówi do swoich uczniów, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jezus nie tylko radzi zrezygnować z zemsty, ale nakazuje otoczyć nieprzyjaciół przebaczeniem, przebaczającą miłością
i troską o ich nawrócenie. Czy jesteśmy przygotowani na taki stopień miłości? To jest ten kolejny papierek lakmusowy, który będzie sprawdzianem tego, na ile nasza wiara w nas jest autentyczna.